padła rekordowa wygrana w loterii. Był tam $1 miliard. Co by pani zrobiła z taką gotówką, jakby to pani była tym szczęśliwcem? Przede wszystkim nikomu bym nie powiedziała. Myślę, że kupiłabym sobie helikopter, mówiąc, że to czyjś. Znaczy, kupiłabym na kogoś helikopter, bo to jest moje marzenie, żeby nie używać polskich dróg. Eurokopter bym sobie kupiła, taki przeszklony cały, z pilotem albo dwoma. Z jednym pilotem bym sobie kupiła. Ja trochę tak jak zapytali kiedyś cygana, co byś zrobił, jak byłbyś królem. On powiedział, ukradłbym 0,5 kilo słoniny i bym uciekł. Także ja trochę taka jestem, bo nie bawi mnie ostentacyjne bogactwo. Wiem, czym grozi bycie miliarderką. To grozi porwaniem, to grozi tysiącem rzeczy. I ja po prostu mam wyobraźnię, więc pewnie bym, wie pan co, tak poważnie, to bym otworzyła takie liceum z wyższą uczelnią dla dzieci z domów dziecka. I one byłyby uczone wyłącznie od 14 roku życia przez profesorów zwyczajnych uczelni humanistycznych. I byśmy zobaczyli, na jaką siłę ma genetyka, a jaką ma nauka. Bo ja myślę, że genetyka jest silniejsza, ale bym to chętnie zrobiła.